wizytówki, ulotki, plakaty, banery, pieczątki, gadżety reklamowe. Druk, ksero, oprawy prac, skanowanie, laminowanie, faks, VHS na DVD, kafejka internetowa. To wszystko w jednym miejscu. Cyberkultura, ulica Barlickiego 14, Kutno. Aquapark Kutno. Wodne atrakcje w zasięgu ręki. Basen rekreacyjny, rozgrzewkowy, sportowy oraz brodzik dla dzieci. Rury, zjeżdżalnie, masaże wodne, sauny i solaria. Squash, kręgle, fitness. Aquapark Kutno. Do zobaczenia. www.aquaparkkutno.com. Dzień dobry Państwu, Kamila Samojło. Dzisiaj mamy poniedziałek, 20 czerwca, a imieniny obchodzą Franciszek, Jan, Michał, Rafał i Tomasz. Zaczynamy wiadomości dnia. 528 uczniów z 24 klas 1-3 kutnowskich szkół podstawowych podsumowało rok akademicki 2015-2016 Uniwersytetu Dziecięcego organizowanego przez Muzeum Regionalne w Kutnie. Była to już czwarta edycja przedsięwzięcia. Podczas uroczystości dyrektor Muzeum Regionalnego Grzegorz Skrzynecki podziękował uczniom i ich wychowawczyniom za zaangażowanie w muzealne zajęcia oraz zaprosił do udziału w kolejnej edycji programu. Łącznie w czterech edycjach Uniwersytetu Dziecięcego dwa uczestniczyło w 2437 dzieci ze 111 klas. Wraz z rozpoczęciem tegorocznych Mistrzostw Europy w piłce nożnej wszyscy Polacy oszaleli na punkcie kibicowania polskiej reprezentacji. Piłkarska fascynacja nie ominęła również miasta Róż. Kutnianie masowo zaczęli dekorować biało-czerwonymi flagami swoje domy, balkony czy samochody, nie mówiąc już o patriotycznych koszulkach czy gadżetach kibica. Mieszkańcy okazują wsparcie drużynie, zwłaszcza w dniach meczów Polaków. Najbliższy zostanie rozegrany już jutro z reprezentantami Ukrainy. Trzymamy kciuki. W niedzielę na placu Piłsudskiego odbył się apel kończący zlot chówca Kutno z okazji stulecia Związku Harcerstwa Polskiego w Kutnie. Fotorelacja z uroczystości na portalu KCI. Rowerzysta z urazem głowy i licznymi złamaniami trafił do kutnowskiego szpitala. Jest to wynik wypadku, który miał miejsce w ubiegły piątek u zbiegu ulic Łąkoszyńskiej i Świętego Stanisława. Szczegóły w materiale filmowym Anna Augustynowicz. Wyjątkowego pecha miał rowerzysta, który z urazem głowy i licznymi złamaniami trafił w piątek do kutnowskiego szpitala. Z ustaleń policji wynika, że 57-letni kierowca Nissana w trakcie włączania się do ruchu nie zachował należytej ostrożności i uderzył w jadącego ulicą Łąkoszyńską Seata. Pech chciał, że ucierpiał również jadący przed nim rowerzysta. Kierowcy biorący udział w wypadku byli trzeźwi, a ruch w tym miejscu był prowadzony wahadłowo przez kilka godzin. Za nami finał akcji Zgaś ryzyko, czadowa edukacja. W sobotę na placu Piłsudskiego z tej okazji powstało specjalne strażackie miasteczko, w którym było mnóstwo atrakcji dla najmłodszych.
Finał Zgaś ryzyko. Czadowa edukacja na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie zakończył cykliczne zajęcia w przedszkolach i szkołach powiatu kutnowskiego, czyli profilaktykę zagrożeń zatrucia tlenkiem węgla wśród mieszkańców. Przemysław Zawadzki, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Jana Henryka Dąbrowskiego, powitał publiczność i harcerzy, którzy czynnie włączyli się w organizację imprezy. Głos zabrał również Zbigniew Burzyński, prezydent Kutna. I myślę, że jest to wartościowa akcja, bo uczy was, jak się zachować w takich sytuacjach niebezpiecznych. I myślę, że to, co zapamiętacie, zwiększy wasze bezpieczeństwo, waszych rodzin. No i na pewno jest to jedna z lepszych metod zapobiegania nieszczęściom. Organizatorzy przygotowali moc atrakcji, m.in. strażacki tor przeszkód, zabawy i animacje harcerskie, ściankę wspinaczkową, malowanie twarzy czy zajęcia pierwszej pomocy przedmedycznej. Nie zabrakło także konkursów dla najmłodszych. Alarmowy numer telefonu do straży pożarnej to 996A, B900, C998. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja strażackiego sprzętu i wozów bojowych. Efektownie prezentowały się także pokazy ratownictwa specjalistycznego. Na scenie na placu Piłsudskiego odbyły się występy kapeli PSP Sieradz oraz zespołu Bory. Może dziś tego dnia skończy się jego czas. Czas spełnionej drogi szalonej nadejdzie kres. Tylko leżę tam, gdzie odpocząć chciałby już. Nikt na niego czekać nie będzie w otwartych drzwiach. Organizatorami całego projektu edukacyjnego były Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, pierwsze liceum imienia Jana Henryka Dąbrowskiego w Kutnie, Kutnowski Dom Kultury, ratownicy z Grupy Ratownictwa Medycznego OSP Dąbrowszczak i harcerze z pierwszego kutnowskiego szczepu innominata. Sala Centrum Teatru Muzyki i Tańca pękała w szwach. To wszystko za sprawą naszych najmłodszych mieszkańców Kutna, którzy wraz ze swoimi rodzinami tłumnie zjawili się na wydarzeniu Różana Rodzina 2016. Różana Rodzina 2016 to nowy projekt Urzędu Miasta Kutno, który bez wątpienia będzie kontynuowany w kolejnych latach. Uroczyste otwarcie projektu odbyło się w minioną sobotę w Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie. Chcemy wprowadzić taką tradycję. To jest pierwsza edycja, taka no, już po 5 miesiącach, prawie po 6, żeby jakby tym nowonarodzonym, ale i rodzicom coś podarować, jakiegoś takiego symbolicznego, żeby właśnie bardziej czuli się związani z tym naszym miastem. Oczywiście to dotyczy dzieci urodzonych i zameldowanych w naszym mieście. Bo ta wasza radość z tych pociech to nie jest tylko wasza radość, to jest i nasza, i władz samorządowych miasta. Dlatego, że każdy nowy obywatel, który dorośnie, to będzie nowa energia, nowa siła, która coś zmieni w tym mieście, która, no mówiąc krótko, też będzie pracowała na nas. Także musimy się cieszyć. A trzeba powiedzieć wyjątkowa rzecz. U nas jest mało, jest stosunkowo miasto małej dzietności. Na piątek urodziło się i zameldowało tylko 140 dzieci. Jeżeli nawet pomnożymy razy dwa, to jest około 300 urodzeń. To jest mało. Były lata, już nie mówię o tych latach wyżej, kiedy było 800 dzieci, ale w ostatnie lata było 350, 400 dzieci. Jest mało. I dlatego się cieszymy z każdego młodego naszego mieszkańca. Jak mówią organizatorzy, wysłano 150 zaproszeń do rodzin dzieci urodzonych w bieżącym roku i zameldowanych na terenie miasta. Swój udział potwierdziło 70 rodzin, natomiast na samym wydarzeniu pojawiło się ich znacznie więcej. Po oficjalnym powitaniu prezydenta przyszedł czas na punkt kulminacyjny – rozdawanie paczek dla rodzin. Zawartość podarków nie była tajemnicą. Każda rodzina otrzymała bawełniany kocyk i poduszkę, różane konfitury, praliny różane, a także liczne bony na usługi i produkty dziecięce – przekazane przez lokalne firmy. List gratulacyjny dla rodziców Iwony i Dawida z okazji urodzin Antoniego Arkuszewskiego. Szanowni Państwo, drodzy rodzice,
Z okazji niezwykle ważnego wydarzenia, jakim jest bez wątpienia przyjście na świat waszego dziecka, składam gratulacje oraz najlepsze życzenia. Dużo radości z wypełniania nowej, jakże odpowiedzialnej roli rodzica. Satysfakcji i spełnienia. By nowa rzeczywistość, która zaczyna się dziś, była dla państwa źródłem nieustającej inspiracji i wielką przygodą życia. Życzę, aby wasza pociecha wzrastała w zdrowiu, któremu towarzyszyć będzie beztroskie oraz szczęśliwe dzieciństwo. Państwu jako rodzicom życzę dużo sił, a w efekcie satysfakcji płynącej z wychowania dziecka. Życzę wszelkiej pomyślności, a nowemu obywatelowi Kutna niech życie Bóg z ruszu lata na wszystkie szczęśliwe lata. Z wyrazami szacunku prezydent miasta Kutno Zbigniew Burzyński. Zwieńczeniem całej uroczystości był gość specjalny, prawdziwy fachowiec w kwestii wychowywania dzieci, Dorota Zawadzka. Znana superniania opowiedziała rodzicom o potrzebach ich dzieci, a także przytoczyła mnóstwo zabawnych anegdot z własnego życia. Nie musicie być piątkowe, wzorowe we wszystkim. Naprawdę, kurzu nie widać. A jak przychodzi mamusia i teściowa, to niech ona sprzątnie, niech ona ugotuje, a wy, tak jak tu mówiłam, dziecko śpi, już się budzi, brawo. Dziecko śpi, wy do spania. Do relaksu, odpocząć, a nie, żeby właśnie będzie sprzątać teraz, prasować, gotować. Nie ma takiej potrzeby. I znowu kolejna rzecz, o której bardzo namawiam, wymagajcie od swoich facetów partnerstwa. To nie jest tak, że to jest wasze dziecko. Nawet jeżeli jesteście dumne z tego, że to wynosiliście 9 miesięcy pod piersią, pod sercem. To jest również jego dziecko i on musi i umie zrobić to samo, co wy poza nakarmieniem piersią. Całą resztę może zrobić. Nie jest prawdą, że nam ku pani śmierdzi. Ale wie pani, bo tak, my też tak mamy, tylko nie możemy się do tego przyznać, bo matka nie może, jej nie może być niedobrze. A kupa śmierdzi. Tak samo nam, tak samo jemu. Mój mąż to takie określenie, nazywa się faceci śpią od ściany. Mąż budzi żonę. Kochani, dziecko płacze, dopóki mnie nie obudziłeś, nie słyszałam. Wstaje ten, który usłyszał, a nie budzi drugiego. W 71. rocznicę moskiewskiego procesu 16 przywódców Polski podziemnej 18 czerwca złożono kwiaty pod tablicą przy kościele pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika w Łąkoszynie. Tym samym upamiętniono m.in. Stanisława Jasiukowicza i Franciszka Urbańskiego, przedstawicieli ziemi kutnowskiej. W 71. rocznicę moskiewskiego procesu 16 przywódców Polski podziemnej złożono kwiaty pod tablicą przy kościele świętego Stanisława, biskupa i męczennika w Łąkoszynie. W ten sposób upamiętniono pamięć ofiar procesu, w szczególności pamięć Stanisława Jasiukowicza i Franciszka Urbańskiego, przedstawicieli ziemi kutnowskiej. My pamiętamy, tutaj jest tablica, będziemy pamiętać, że coś takiego odbyło się, pamiętamy naszych bohaterach, tym bardziej, że kraje Zachodu w tym czasie, i Amerykanie, i Anglicy przemilczeli, gdzie odbyła się rzecz precedensowa. Rząd niepodległego kraju został skazany przez prokuratora innego państwa, co nie miało wcześniej miejsca. Natomiast Amerykanie i Anglicy temat przemilczeli. Cieszyli się, że te osoby nie zostały skazane na karę śmierci, że to odbyło się tak łagodnie. Symboliczne wiązanki złożyli przedstawiciele władz miasta, powiatu, Muzeum Regionalnego, kombatanci oraz uczniowie kutnowskich szkół. Uliczny artysta Dariusz Graliński odwiedził Kutno. To jego druga wizyta w mieście Róż, ale jak sam podkreśla, na pewno nie ostatnia. W ubiegłym tygodniu miasto Róż odwiedził niecodzienny gość, który wzbudził ogromne zainteresowanie wśród mieszkańców przechadzających się ulicą Królewską. Mowa o Dariuszu Gralińskim, ulicznym artyście, który podróżuje po całej Polsce, aby grać na stricie dla ludzi. Jak się dowiedzieliśmy, Daro jest samoukiem. Nigdy nie uczył się śpiewać ani grać na żadnym instrumencie, a z wykształcenia jest cukiernikiem. Mimo to głosu może pozazdrościć mu nie jeden profesjonalista.
She died through the kitchen chair. You broke a bone to catch a hair in your family's. She drew the hallelujah. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Artysta jest pod wrażeniem naszego miasta i obiecał, że będzie odwiedzał je częściej. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Ja się z Państwem żegnam, zapraszam jeszcze na prognozę pogody i do zobaczenia jutro. W nocy przelotne opady, temperatura 14 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1006 hektopaskali. W dzień częściowo słonecznie z przelotnymi opadami, temperatura 25 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1008 hektopaskali. W nocy zachmurzenie małe, temperatura 13 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali.